Miesiąc temu w lipcu nagrałem taki materiał o niedoskonałym trybie parkingowym w wideorejestratorach. Link do tego materiału macie w opisie na dole i wyświetliła się karta w rogu ekranu. Wskazywałem tam kilka powodów, dla których ten tryb jest niedoskonały, a dwa z nich to duży pobór prądu i kiepskie wykrywanie zdarzeń. No i dziś za sprawą Vantru T3 muszę dokonać swego rodzaju reasumpcji. Nie będę Was okłamywał, nie zasięgałem opinii u 5 prawników. No ale tu nie jest Sejm, to YouTube. Zapraszam. Na początku powiem, że film nie jest sponsorowany, w tym sensie, że niczego nie zyskuję nagrywając ten film. Po prostu kamerkę Vantru T3 dostałem na testy, żebym mógł się z nią zapoznać. Sama kamerka nie jest najgorsza, ma całkiem dobry przetwornik Sony IMX335 o rozdzielczości 2K. Jest jasny obiektyw o światłosile f1.4, także naprawdę przyzwoity sprzęt. Ale nie będzie to taki klasyczny materiał o wideorejestratorze, bo chciałem tutaj się po prostu skupić na właśnie funkcji parkingowej. I w tym celu zrobimy sobie taki mały eksperyment. Kamerę podłączyłem pod zasilacz laboratoryjny. Sama kamera jest schowana za pudełkami, tak żeby obiektyw był skierowany na pudełka i niczego nie rejestrował, znaczy żeby nie rejestrował po prostu ruchu, żadnego ruchu przed obiektywem. No i chodzi o to, żeby sprawdzić, jak ona się zachowa w trybie parkingowym. Ona w ten tryb przechodzi zawsze automatycznie po 5 minutach od zakończenia jazdy. No i wtedy, jak jest w tym trybie parkingowym, z kolei przechodzi w tryb czuwania i wykrywa ruch. Tylko o ile typowe kamery wykrywają ruch albo przed obiektywem, wykorzystując matrycę, która służy do normalnej rejestracji, ewentualnie wykrywają wstrząsy, tak tutaj zastosowano czujnik mikrofalowy. I przewaga takiego rozwiązania jest taka, że zobaczcie, ja jestem z tyłu tej kamery, poruszam się i ona właśnie wykryła ten ruch, mimo że obiektyw jest z tamtej strony i zaczęła już rejestrować obraz. Jeżeli chodzi o ustawienia tego czujnika wykrywania ruchu, są 3 poziomy. Jest taki najsłabszy, który już sprawdziłem wcześniej, działa mniej więcej z odległości 1,5 metra. Jest taki średni, który działa mniej więcej z odległości 3 metrów i taki najbardziej czuły, który działa no 4,5 nawet do 5 metrów. No to jest już naprawdę całkiem spora odległość od tej kamery. No to zobaczcie, jak to działa w praktyce. Kamera w tej chwili znowu przeszła w tryb czuwania, pobiera tylko 30 mA. No i teraz tutaj na dole mamy umieszczoną miarkę, możecie sobie zobaczyć. Ja się udam mniej więcej na 3 metr. No i teraz ta kamera pobiera całkiem sporo prądu, około 160 mA. No to właśnie dlatego, że wykryła ten ruch, który ja tam po prostu wyszedłem zza tego biurka. Doczekamy chwileczkę, żeby kamerka przeszła znowu w tryb uśpienia. No właśnie, mamy mniej więcej 30 mA poboru prądu i zobaczcie, ja się tutaj ruszę na tym 3 metrze od kamery i już zwiększył się prąd, co sugeruje, że kamera mnie wykryła, czujnik zadziałał i zaczęła kamerka rejestrować obraz. Całkiem sympatycznie to działa, ja to już testuję od jakiegoś czasu i naprawdę jest to duża skuteczność tego czujnika. Jeżeli chodzi o sam czujnik mikrofalowy, to dla nas nie jest to właściwie nic nowego. Czujniki mikrofalowe mamy dosyć długo w swojej ofercie. Wykorzystujemy je do alarmów samochodowych. Ja w ogóle takie czujniki tylko bardzo dawno temu, około 20 lat temu, to nawet produkowałem. Działa to mniej więcej w ten sposób, że czujnik mikrofalowy wytwarza pole mikrofalowe i jeżeli w tym polu mikrofalowym coś się rusza, coś się zmienia, jest to detekowane i taki czujnik może zadziałać. Zaletą czujnika mikrofalowego jest to, pokażę Wam może to właśnie na tym przykładzie. To jest taka lampka, która nam pozwoli jeszcze dokładnie to sprawdzać. Zobaczcie, że on działa też przez przedmioty, czyli pole mikrofalowe przedostaje się również przez jakieś przedmioty, tutaj w tym przypadku przez stół i wykrywa ruch mojej ręki spod stołu. Więc taka kamera, która się znajdzie w samochodzie, mimo że jest w środku za szybami, to również na zewnątrz powinna działać, na zewnątrz również powinien być ruch wykrywany. Zaleta jest taka, że
kamera z takim czujnikiem wbudowanym pobiera bardzo mały prąd w trybie czuwania i będzie zapisywała obraz tylko wtedy, kiedy wykryje konkretny ruch w pobliżu samochodu. Idziemy w takim razie na zewnątrz, zamontujemy kamerę w samochodzie i zobaczymy, jak to działa po prostu w praktyce. Kamera już wisi na szybie. Zasilanie podłączyłem sobie do gniazdka zapalniczki, żeby po prostu było szybciej. Natomiast Wy pamiętajcie, że żeby wykorzystać tryb parkingowy, to zasilanie musi być podłączone na stałe, ponieważ w gniazdku zapalniczkowym, jak wyłączycie stacyjkę, to po prostu napięcie zginie i kamera przestanie działać. No ale tutaj włączymy stacyjkę, tak żeby kamera mogła pracować i żebyśmy mogli to sobie sprawdzić. Dalej mamy podłączony miernik, amperomierz w szeregu, oczywiście do zasilania kamerki. No i tutaj mamy naszą Action Cam, która rejestruje, jaki jest pobór prądu kamery. I ja sobie ten obraz strumieniuję do telefonu, żeby widzieć, jak będę chodził wokół samochodu, kiedy kamera pobiera ten większy prąd, kiedy mniejszy, co mi da informację, czy jestem wykrywany, czy nie jestem wykrywany. No to chodźmy na zewnątrz i zobaczmy, jak to działa. Kamerka teraz pobiera 180 mA, to dlatego, że żeśmy się po prostu ruszali. Zaczekamy, aż ona przejdzie sobie w tryb uśpienia. O, zaczęła właśnie pobierać 30 mA, to oznacza, że ona teraz sobie śpi i czeka na wykrycie ruchu. No i zobaczmy w takim razie, poruszamy się z boku pojazdu. Zostaliśmy wykryci. Kamerka zaczęła nagrywać. OK. Znowu zaczekam, aż ona przejdzie w tryb uśpienia. Pójdę bardziej na tył. No niestety tutaj prąd nie wzrasta, co oznacza, że kamerka mnie nie widzi i nie wykrywa mojego ruchu tutaj. Moment. Ja tak się zafiksowałem na tą detekcję ruchu z tyłu, a to w przypadku tej kamery jest bez sensu. Po co kamera ma wykrywać ruch z tyłu pojazdu, kiedy jest tylko jeden obiektyw naprzód i nie ma możliwości podłączenia drugiego obiektywu? Nie ma sensu, żeby kamera się pobudzała i nagrywała obraz z przodu pojazdu, kiedy wykryje ruch z tyłu czy nawet z boku tego pojazdu. Takie rozwiązanie tylko niepotrzebnie by zwiększało pobór prądu i zajmowała miejsce na karcie pamięci niepotrzebnym materiałem z przedniej kamery. Obiektyw nie jest najszerszy, 110 stopni, mimo że producent tam deklaruje w materiałach 160 stopni kąt widzenia, to tu jest 110, więc detekcja ruchu z przodu jest jak najbardziej w przypadku tej kamerki w zupełności wystarczająca. Teraz możemy jechać dalej. Tu już mamy linię lusterek. No i tu zostaliśmy wykryci. Wzrósł prąd do 180 mA, to znaczy, że nas kamerka wykryła i zaczęła rejestrować. Zaczekamy, aż znowu ten prąd spadnie. Znowu mamy 30 mA, kamera przeszła do trybu uśpienia. Idziemy dalej naprzód. Znowu nas wykryła. Także widać, że od frontu tej kamery działa to naprawdę sprawnie. Jeszcze sprawdzę to dalej. Tylko muszę chwilkę zaczekać. OK, mamy 30 mA. No, właściwie to wystarczy, że się ruszę o krok i kamerka znowu mnie wykryła. Więc tutaj ta detekcja jest bardzo sprawna. Niestety z boku auta czy od tyłu to kompletnie nie zadziałało. Podsumowując, tryb parkingowy w wideorejestratorach wreszcie nabiera sensu. Vantru modelem T3 rozwiązuje dwa duże problemy. Po pierwsze, pobór prądu. Teraz możemy być spokojni o akumulator, nawet jeżeli pozostawimy auto niejeżdżone na wiele dni. Po drugie, karta pamięci nie będzie się wreszcie zapełniała w jakimś zastraszającym tempie. To dlatego, że będą zapisywane tylko te zdarzenia, które będą miały miejsce przy samym samochodzie i będą wykryte przez czujnik ruchu. Pozostaje jeszcze problem pola widzenia. Dla tych, którzy chcą lepiej zabezpieczyć swój samochód, proponuję zastosować po prostu drugą kamerę na tylną szybę. Pobór prądu jakoś znacząco nie wzrośnie, a z drugą kamerą zyskamy dodatkowe miejsce na zapis materiału.
Słuchajcie, to byłoby już na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Kanał możecie zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych. A po te inne kamery zapraszam na sklep hadron.pl. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć! Zadziałała. I co teraz? Już.